Witam na moim kanale. Dzisiaj witamy wszystkie bliźnięta. Więc drogie bliźnięta, zobaczmy, co ciekawego Was czeka tej zimy. Tasujmy dobrze karty i zaraz to złożymy i zobaczymy, co ta zima Wam, bliźnięta, przyniesie. Czy będzie dla Was łaskawa, czy karty dobrze Wam wróżą. Zaraz wszystko będziemy wiedzieć, więc na razie lewą ręką na trzy kubki i rozkładamy. Ok. No, drogie bliźnięta, na pewno ta zima przyniesie Wam dobry okres, jeśli chodzi o finanse. Jest tutaj as monet, który oznacza, że ta zima będzie dla Was pomyślna finansowo, kiedy sprawy takie materialne zaczną się rozwiązywać po naszej myśli. Ciekawe połączenie, bo z jednej strony jest przepływ finansów, z drugiej strony jest diabeł, demon. Więc to może być taka jakaś możliwość osiągnięcia korzyści majątkowych niekoniecznie z dobrego źródła. Bo tutaj demon nas będzie kusił tymi finansami, ale to już nasza w tym głowa. Czy skorzystać z tego, czy nie skorzystać. W przeszłości tu jest odwrót, to jest ostatnia karta starota, czyli świat. Coś nam się troszeczkę zawaliło. Być może zawiedliśmy się na jakiejś osobie, bo tu jest jakiś taki mężczyzna, który nas chyba troszeczkę oszukał. Nie do końca dobrze z nami postąpił i on się jakby może troszeczkę pojawić znowu. I być może to będzie ta osoba, która wystąpi z jakąś taką propozycją finansową, która będzie nam obiecywać złote góry, a jednocześnie będzie to takie troszeczkę diabelskie. Czy ja bym uważał na tego mężczyznę? To jest tak, jeżeli na kimś się już żeśmy zawiodły, to nie należy mu ufać, nawet jeżeli obiecuje złote góry. Co dalej? Dalej jest tu giermek kielichów, czyli ktoś młody, trochę mający fiu, bździu w głowie, może mający problem z alkoholem, z narkotykami, bo to jak widzimy na tej karcie, tutaj z kielicha jakaś ryba wystaje, coś tutaj się zwiduje. I mimo wszystko ta osoba jest dość zabawna, na pewno nas wprowadzi w jakiś dobry nastrój. Jest możliwość jakiegoś wyjazdu zimowego, bo szóstka mieczy oznacza jakiś taki wyjazd, czy gdzieś na święta, czy gdzieś później, na jakieś ferie. Uda nam się coś zrobić, uda nam się wyjechać. Na pewno ta zima może przynieść nam jakąś miłość. Jest tutaj kochankowie, czyli jakiś taki przypływ uczuć, przypływ emocji, przytulanie się, seks z kimś bliskim. I ta karta daje nam to, że drogie bliźniaki, na tą zimę będziecie się miały do kogo przytulić, a to jest bardzo ważne. Rycerz mieczy oznacza, że jeszcze jakaś walka nas czeka. To jest czasem taka walka ze smokami, z jakimiś przeciwnościami losu. Ale nie bójmy się, tu jest taka bardzo silna karta, królowa buław, czyli kobieta pełna energii, pełna ognia, pełna takiej siły woli, energii. I ta kobieta jest z nami. Także, drogie bliźnięta, nie bójmy się, jeśli cokolwiek będziemy musieli z czymś walczyć, spójrzmy na jakąś silną kobietę, która będzie w naszym pobliżu zawsze i nam pomoże. Drogie bliźnięta, życzę miłej zimy, ciepłej i pełnej, gdzie to było, pełnej miłości. Do zobaczenia na moim kanale.